Cegielko, w jakiej miejscowości się teraz znajduje? Wrzeszczyńce. Odmina? Sosnówka. A to, co widzę tutaj, to Dzień Matki na Ludowo z biesiadnikami. To po raz kolejny zorganizowaliście tą imprezę. Tak, po raz drugi zorganizowaliśmy imprezę z okazji Dnia Matki. Kogo żeście zaprosili? W tej imprezie uczestniczyły zespoły. Były to Dworzanki z Kolonii Piszczac, zespół Studzieńczanie ze Studzianki, Zielawa z Rososza, Luteńka z Koszą, Tęcza z Dąbrowicy oraz zespół Raz na Ludowo z Huszczy. No i przygrywa tutaj orkiestra kontra z Kaplonos. Poza tym mieliśmy gości honorowych w osobach pana Dariusza Stefaniuka, posła na Sejm Rzeczypospolitej, pani Jolanty Mikulskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pani Teresy Harasimiuk, dyrektor Gminnej Biblioteki w Sosnówce, radnych gminy Sosnówka, pan Mateusz Wołodko czy pan Sławomir Kociubiński. No i oczywiście to wszystko odbywa się przy współpracy z Kołem Gospodarstw Wiejskich w Rzeszczynce. Oczywiście na scenie występowali gospodarze, biesiadnicy. Na scenie również występowali biesiadnicy. Piosenki były związane właśnie z Dniem Matki. Tak, jedna z piosenek w repertuarze każdego zespołu była tematycznie związana z Dniem Matki, a druga piosenka dowolna, przede wszystkim piosenki ludowe. Jak się miewa zespół Biesiadnicy i Koło Gospodarstw Wiejskich w Rzeszczynce? Czujecie wiatr w żaglach? Jest wszystko w porządku? Kolejne imprezy przygotowywane? Myślę, że tak. Biesiadnicy zespół ten ma nowych członków, a więc rośnie w siłę. Więc myślę, że ma się kondycyjnie dobrze, a Koło Gospodyń Wiejskich również doskonale. Są chętne panie do pracy, do współpracy, mocno zaangażowane, także wiatr w żaglach jest. Trzymamy za Was kciuki. Dziękujemy za zaproszenie. Dobrego dnia życzymy. Dziękujemy bardzo.